Słuchasz właśnie podcastu Backend na froncie, odcinek 15. Dzisiaj porozmawiamy o Pythonie, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Moim dzisiejszym gościem jest Kacper Sieradziński. Kacper jest mistrzem, jeśli chodzi o Pythona. Potrafi w nim, myślę, że zrobić większej rzeczy, które ja potrafię w dotnecie, ale Kacper ma to do siebie, że jest osobą, która uwielbia dzielić się wiedzą. Naprawdę uwielbia się dzielić wiedzą. Ma swój kanał na YouTubie, ma swojego Discorda, na którym zrzesza naprawdę już setki programistów, osób, które uczą się programowania, tworzy bootcampy, tworzy kursy, tworzy najróżniejsze rzeczy w internecie i jest w tym naprawdę świetnym. Z przyjemnością zawsze mi się go ogląda, z przyjemnością zawsze z nim rozmawiam i na pewno dzisiaj będzie dokładnie tak samo. Także zapraszam Cię do dzisiejszej rozmowy i pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl/bnf-15. BNF jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć Kacper, jest mi niezwykle miło, że udało nam się w końcu spotkać, że przyjąłeś moje zaproszenie do tego podcastu, do tego odcinka i mam nadzieję, że bardzo ciekawa rozmowa nas dzisiaj czeka. Jeśli mogę Cię na samym początku poprosić o to, żebyś powiedział dosłownie 3-4 zdania o sobie. No to witam wszystkich. Mi też miło jest spotkać się z Tobą, nie tylko z Tobą, ale i z Wami. Ja się nazywam Kacper Sieradziński. Można mnie znaleźć na YouTubie, można mnie znaleźć na Facebooku. Głównie nagrywam rzeczy związane z Pythonem, chociaż Python nie jest moim jedynym językiem, moją jedyną miłością, ale o tym pewnie będziemy rozmawiali, więc nie uprzedzając faktów. Super, dobra, to od razu zaczynamy od pytań i jak zwykle w Backend na froncie zaczniemy od pytania rozgrzewki, czyli jaką ostatnio przeczytałeś książkę, albo jaki serial obejrzałeś, albo film, co mógłbyś ogólnie polecić? I ja osobiście najchętniej, najbardziej lubię, jeśli goście polecają coś spoza programowania, bo te książki o programowaniu to są strasznie nudne jednak. Okej, to ja jestem osobą, która bardzo dużo kupuje sprzętu. Bardzo dużo też kupuję subskrypcji różnego rodzaju, więc miałem subskrypcję na Netflixie od wielu, wielu lat, no może wielu lat to przesadziłem, ale od paru miesięcy i zawsze była wykorzystywana ona do tego, żeby dzieci oglądały bajki, no bo te bajki na YouTubie były słabe, u nas jeszcze, u nas na wsi jeszcze nie było kablówki, więc ostatnio zacząłem uskuteczniać tego Netflixa, oglądać Netflixa i bardzo mi się spodobał serial Good Doctor. Trochę miałem takie wrażenie, że to będzie tak kopia House'a, ale jednak ten Good Doctor jest czymś zupełnie innym. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty medyczne, oczywiście nie będąc związanym z medycyną, bo to się bardzo ciężko ogląda, to takie hakowanie w NCIS, to zdecydowanie polecam. Bardzo fajny serial też do pooglądania takiego wieczorem. No właśnie, ja się do niego powoli przymierzałem, bo sam opis tam, jeśli dobrze kojarzy, autystyczny doktor, tak? Czy jakiś z Aspergerem. Tak. No właśnie, to może być. To, co mi się bardzo spodobało też w tym serialu i w ogóle to jest sama ta główna rola tego pana, bo wszyscy pewnie oglądaliśmy Breaking Bad i tam też był autystyczny syn głównego bohatera i czytałem na Netflixie, nie na Netflixie, tylko czytałem na Filmwebie taką wypowiedź właśnie o tym, że on to super zagrał, że taki jest ten prawdziwy i tak dalej, ale okazuje się, że on jest autystyczny, mówmy, z natury, a nie tylko w filmie. Więc to powoduje, że trochę ta jego gra aktorska traci na znaczeniu. Natomiast w Good Doctor mamy normalną osobę, w ogóle człowieka, który tam włada, znaczy normalną. Przepraszam wszystkie osoby, które w jakiś sposób mają Aspergera, nie miałem na myśli tutaj, że jesteście, macie coś do sobie, o, ja dobra, wiadomo o co chodzi. To przepraszam. Natomiast chodzi o to, że on to wszystko odgrywa i super się przygotował do tej roli, więc no to szapoba. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Super, no to w takim razie na pewno muszę spróbować.
Ha, no to trochę mnie zaskoczyłeś w sumie, delikatnie, bo zawsze staram się jakoś od pytania rozgrzewki przejść do pierwszego pytania i do tej pory mi się udawało, ale teraz tutaj z autyzmu do pierwszego pytania, dlaczego Dawaj. uważasz, że Python jest prostszy niż inne języki? Albo nie, może nie dlaczego ty uważasz, ale dlaczego przyjęło się, że Python jest prostszy niż inne języki? Czy jesteś w stanie mi to wytłumaczyć, bo ja tego nie ogarniam. Wiesz co? Python się szczyci tym, że jest to język, który w bardzo dużej mierze przekłada się na język angielski i jest w nim bardzo mało takich dodatkowych wtrąceń. Masz bardzo mało jakichś kropek, strzałek, innych takich rzeczy. Nie masz w ogóle klamerek i to jest coś, co go bardzo wyróżnia. Dodatkowo też no, to jest trochę jego wada. W sensie uważam, że pod tym względem on jest słaby do uczenia się, jeżeli na przykład ktoś zupełnie porzuci fakt, że tam nie ma typów, nie? Znaczy, inaczej, są typy, ale że nie musisz ich deklarować. O to mam na myśli. I teraz, jeżeli ucząc się porzucisz to tak naprawdę w pewien sposób możesz się w ogóle tym nie przejmować przez dłuższą chwilę, bo będziesz tworzył sobie jakąś zmienną, raz będzie liczbą, raz będzie tekstem, będziesz gdzieś tam czuł, że to jest coś innego, ale nie musisz tego mówić wprost. Więc to też sprawia, że on pod tym względem myślę, że jest też dla wielu osób łatwy. I w Pythonie jest też piękne to, że jest bardzo dużo możliwości na wykorzystanie go. Czyli mam wrażenie, że osoba, która zaczyna programować, czy też myśli o programowaniu, to jest osoba, która musi się zdecydować, czy ona chce robić backend, czy ona chce robić machine learning, czy ona chce robić jakieś analizy, czy ona chce robić. No, jest w pewien sposób ten wybór musisz podjąć, tak? Bo jeżeli idziesz w stronę PHP, to wiesz, że będziesz albo robić stronki na WordPressie, albo będziesz robić portale w jakimś frameworku. Jak idziesz w stronę JavaScriptu, no to masz jeszcze wybór frontend, backend, ale wiesz, ogólnie rzecz biorąc, też JavaScript jest raczej takim uważany za trudny język. Tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń. Natomiast Python trochę jakby jest jak liceum, on przedłuża ten wybór. Ty się ucząc Pythona nie musisz konkretnie od razu też wybierać, co będziesz w przyszłości robić, bo wiesz, że masz dosyć szerokie spektrum tego wyboru. No i to jest to. Myślę, że to są takie rzeczy, które Pythona czynią, gdzieś wysoko plasują. No i oczywiście fakt, że jeżeli chcesz w Pythonie stworzyć kod, no to bardzo często ten kod może zawierać dwie, trzy linijki, gdzie w innych językach to będziesz miał tych linijek 10, 15. Więc to też jest coś, co wyróżnia Pythona na tle innych języków. I tyle. Myślę, że to. Okej, okay, a czy nie myślisz w związku z tym właśnie, że potem może być ciężko, że ktoś zacznie od Pythona, zacznie się go uczyć, ale nie chcę na razie jeszcze w ogóle wchodzić w te tematy, co jeśli Python umrze, bo to wiadomo, że może być ciężko, ale czasami jest tak, że ktoś chce przeskoczyć do innego języka. Tak, czasami Pewnie, że jest tak, że tak. ze względu na jakieś tam preferencje, bo potem jednak stwierdzi, że bardziej chce robić teraz, nie wiem, jak właśnie aplikacje desktopowe, a aplikacje desktopowe na Windowsa na przykład, no to wiadomo, że ten .NET będzie najsensowniejszym rozwiązaniem, bo najdłużej w tym jest. No i tak jakby ktoś się zaczął uczyć Javy, tak jak zwykle uczą na studiach, to z Javy przejść na C Sharp jest dosyć łatwo, no bo to są wszystko te języki wywodzące się z C i nie ma tam dużego problemu, żeby zmienić z jednego na drugiego. I kiedyś pamiętam, że w dotnecie było takie faktycznie, była próba, dlatego powstał Visual Basic i w Visual Basicu pisało się trochę tak, jak się mówiło. Ja kiedyś w ogóle słyszałem taką opinię, że Visual Basic jest stworzonym językiem programowania dla sekretarek, że tak powiem, czyli dla osób, które od kodu to zdecydowanie daleko się trzymają. Natomiast właśnie każdy taki standardowy, nazwijmy to, zjadacz chleba mógłby na taki kod spojrzeć i jakoś tam go zrozumie, bo tam będzie prawie, że zdania będą tworzone, tak? I tutaj z tego, co rozumiem, też jest gdzieś tam trochę w tą Tak. stronę pójście, żeby zrozumieć ten Zdecydowanie kod. zdecydowanie to Natomiast jeżeli jest nie argument. będziesz robił tych kropek, dwukropków, nie będziesz stawiał tego średnika na końcu linii, nie będziesz używał klamerek w Pythonie, a będziesz chciał potem przejść na jakikolwiek inny język, to może nie być takie proste. Wiesz co? To zależy. W sensie uważam, że z każdym językiem programowania jest tak, że każdy kolejny później staje jest łatwiejszy. Bo jak już wiesz, czym jest zmienna, wiesz, czym jest pętla, wiesz, czym jest instrukcja warunkowa, wiesz, czym jest klasa, to ten poziom rośnie.
ale nie rośnie aż tak bardzo, jakbyś miał to robić na początku, tak? Więc myślę, że pod tym względem też Python jest sympatyczny, że on nie narzuca ci wielu rzeczy, tylko dopiero kiedy już poznasz wszystkie te konstrukcje, dowiesz się, jak to działa, dopiero wtedy możesz wchodzić gdzieś głębiej. Ale też nie uważam, że Python jest językiem, na którym powinno się, który jest językiem tylko na początek, a później trzeba przeskoczyć gdzieś indziej. Też do tego w ten sposób nie podchodził. Natomiast na pewno jest fajnym językiem do kończenia. W momencie, w którym idziesz w Pythona, a wcześniej właśnie używałeś tych wszystkich kropek, średników, dwukropków i innych takich rzeczy, które są, które ci utrudniają, to nagle bierzesz Pythona i sobie myślisz, o kurczę, ja to wszystko pisałem w tylu linijkach, a mogłem napisać tylko w dwóch. I teraz jak masz już tą całą wiedzę, ten bagaż doświadczeń związany właśnie z typami, z czymś jeszcze, to Python w tym momencie jest doskonałym dla ciebie językiem, bo nagle możesz zacząć odpoczywać. To jest super język do kończenia, to na pewno, to ci gwarantuję. Natomiast no kiedyś, a propos też tego, o czym wspominałeś, kiedyś byłem taką osobą, takim fanboyem Linuxa, który potrafił wszystkim doradzać, żeby zainstalowali sobie Linuxa. I to praktycznie Linux na wszystko. Miałem taką koleżankę, która do mnie przyszła i powiedziała: słuchaj Kasper, wiesz, ja zakładam firmę, potrzebuję mieć taki super legalny system operacyjny, a Windows, Jezu, ile to kosztuje? Dobra, dawaj, instalujemy Linuxa. No i zainstalowaliśmy jej Linuxa, jakiś Ubuntu. O czym ona mówi: słuchaj, ale wiesz, bo ja tak dużo piszę dokumentów, ja mówię, żaden problem, OpenOffice, zainstalowaliśmy OpenOffice'a, ale słuchaj, tu jest gadu-gadu, mówię, żaden problem, instalowaliśmy kadu, ale wiesz, bo ja czasem potrzebuję jakiś program graficzny, a czego używasz Gimpa? Nie ma problemu, proszę, masz Gimpa. No i problem zaczął się wtedy, kiedy koleżanka zapytała, czy mogę jej płatnika zainstalować. Natomiast w tym momencie się nie udało. Natomiast teraz ja trochę wydoroślałem, mogę się tak pochwalić, i mam wrażenie, że język to jest tak naprawdę narzędzie i ty jako programista wybierasz sobie .NET-a, bo na przykład chcesz robić systemy okienkowe i uważasz, że jest to dobre rozwiązanie do robienia systemów okienkowych. Idziesz w weba i wiesz, że jest super framework, który tam super biblioteka, która ci załatwi po prostu połowę projektu, jeżeli w nią pójdziesz, więc wybierasz .NET. Jeżeli natomiast, nie wiem, chcesz napisać bloga szybko, no to podejrzewam, że jeżeli ktoś by potrzebował postawić bloga na jutro, no to nikt nie otwierałby teraz projektów w dotnecie, tylko każdy by kupował jakiś hosting, stawiałby WordPressa. Więc ja nie chcę tutaj mówić, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Wydaje mi się, że są języki, które są do pewnych zastosowań lepsze, są języki, które są do pewnych zastosowań gorsze i na przykład Python tutaj super jest do web developmentu, jeżeli chodzi na przykład o robienie takich proof of concept, czy też robienie takich startupów. I myślę, że w tym on się sprawdza super, bo stawiasz sobie Django, definiujesz sobie model, wpisujesz jedną komendę i masz panel administracyjny, w którym ktoś może już zacząć go uzupełniać danymi, a ty w tym momencie piszesz warstwę widoku. Nie musisz na tym kończyć swojej egzystencji, mówić: słuchaj, to jest już koniec i tak będę na tym, tylko się na tym opierał. Tylko jeżeli nagle się okaże, że to narzędzie będzie, nie wiem, za wolne, to zawsze możesz stwierdzić, że teraz przepisuję to częściowo, ten monolit na mikroserwisy, stawiam sobie mikroserwisy pod spodem, a to, czy to będzie już znowu w Golangu, w Node, czy w dotnecie, to też cię, nie wiem, czy dotnet się do tego nadaje, ale to już jest też rzecz drugorzędna, nie? Więc tak mi się wydaje. Ja bym patrzył na to szerzej, otwartą głową i wybierałbym język właśnie na podstawie tego, co by mi było w danym momencie potrzebne. Oczywiście, no do tego potrzeba się sporo nauczyć, tak, żeby móc tak do tego podchodzić, ale właśnie pod tym względem myślę, że Python nie jest wcale złym językiem na początek. Okej. No to mnie przekonuje. To mnie przekonuje w jakiś sposób, bo też ja zawsze trochę właśnie, muszę ci powiedzieć, że mam trochę problem z Pythonem. Mam trochę problem z Pythonem, bo właśnie wszyscy polecają Pythona jako ten prosty, jako ten fajny do rozpoczęcia nauki i właśnie wszyscy mówią: zacznij uczyć się programowania w Pythonie, a potem to sobie będziesz wybierał. Ja myślę sobie, co za barany, za przeproszeniem, myślą o tym, żeby właśnie najpierw decydować się na konkretny język, a nie na to, co chcesz potem z tym językiem zrobić. Bo no właśnie to, co ci powiedziałem, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale Python właśnie tę granicę pozwala trochę przesunąć i ty nie musisz. Osoba, która zaczyna programowanie, ona często nie wie, co będzie chciała robić i Python pozwala właśnie ten próg gdzieś trochę przesunąć. Znaczy, okej, okay, no rozumiem. Też tak jest, bo też masz parę różnych zastosowań C-Sharpa, tak? Mhm. Więc no pod tym względem myślę, że też jest tutaj część wspólna, jest jakiś wspólny mianownik, bo też możesz pójść w stronę, teraz ja będę wchodził w twoją skórę, tak? Ale dobra, też możesz no, pójść zapraszam, w stronę, zobaczymy. No. Też możesz pójść w stronę robienia gierek, tak? Bo C-Sharp to są gierki, Unity. Mhm. Też możesz pójść w stronę pewnie aplikacji desktopowych, no bo masz to, i też możesz pójść w stronę
aplikacji konsolowych stawiam, bo to się da zrobić w każdym języku. I mobilnych? I mobilnych też. Możesz w C# pisać aplikacje mobilne? Oczywiście. O, to nie wiedziałem. A, widzisz. Ale na Windows Phone'a? Też, ale coraz mniej. Ale przede wszystkim coraz mniej Windows Phone'a. Android i iOS jako wspólny, wiesz, cross-platformowy jeden masz codebase. Aha, ojej, jak to się nazywało? Czekaj, Xamarin. Xamarin, o właśnie. Dokładnie. To żyje jeszcze? Jeszcze tam lekko kuleje, już tam, wiesz, ledwo dycha, ale jeszcze coś tam próbują go ratować. Jest szansa, żebym się z nim zrozumiał pod tym względem, okej. Okay. Dobra, to żebyśmy jeszcze mieli ciekawszy kontekst. Ty zaczynałeś od PHP-a. Oj tak, ja zaczynałem od PHP-a. I co się stało, że przeszedłeś do Pythona? No, zauważyłeś, że PHP jest beznadziejny. Nie, absolutnie. Ja pracowałem jako freelancer bardzo długo i w ogóle moje korzenie są korzeniami freelancerskimi. Freelancerzy to są takie zwierzęta, które w pewnym momencie zaobserwują taki trend, że każdy klient jest lepszy niż brak klienta. Więc jeżeli przychodzi do ciebie klient i mówi ci, słuchaj, czy jesteś w stanie zrobić aplikację w Pythonie, to patrzysz sobie na szybko tutorial pierwszy Pythona i mówisz, no w sumie tak. No i piszesz tę aplikację, jeżeli wcześniej znałeś PHP-a. To było lata temu, ale ja się tak bardzo dużo rzeczy, wielu rzeczy nauczyłem. Czyli tak naprawdę brałem sobie takiego klienta, który chciał, żebym mu napisać wtyczkę do WordPressa. Ja znając PHP-a, patrzyłem w WordPressa, pierwszy raz w życiu go instalowałem, przeglądałem sobie inne wtyczki, analizowałem to i pisałem wtyczkę. Po prostu tak się uczyłem w ten sposób. I tak samo było z Pythonem. Pythona gdzieś poznawałem, też lata temu, jeszcze wersji drugiej, gdzieś go poznawałem, coś tam sobie w nim skrobałem, tylko i wyłącznie tak dla zabawy, gdzieś dwa razy zainstalowałem Django, po czym przyszedł klient i powiedział, słuchaj, potrzebuję aplikację w Pythonie, czy ty możesz coś zrobić? Mówię, oczywiście. Często nawet Pythona wybierałem też wtedy, kiedy musiałem napisać crawler, czyli przychodzą do mnie czasem tacy klienci, którzy mówią, słuchaj, Kacper, mamy taki serwis, on na nim jest dużo produktów, my chcemy wiedzieć, ile te produkty kosztują, musimy analizować ich cenę. Więc pisałem crawlera, a z racji tego, że w Pythonie jest mnóstwo bibliotek do tego, no to też jest łatwiej. I tak się uczyłem tego Pythona, po prostu na żywych projektach. A z racji tego, że nie jest to też taki trudny język, to też nie było to takie złe. A głowę na karku miałem już wtedy, więc wiedziałem mniej więcej, co pisać, czego nie pisać, jak budować funkcje. Więc mniej więcej potrafiłem sobie wyobrazić tę architekturę, tylko no, potrzebowałem właśnie tej podkładki w postaci języka. Więc u mnie nie było nigdy tak, że stwierdziłem, że któryś język jest beznadziejny i nie chcę w nim pisać. Pierwszym był PHP. Później jakoś naturalnie pojawił się JavaScript, no bo to JavaScript to każdy, kto robi w PHP prawie coś z tego JavaScripta liznął, albo chociaż jQuery, albo coś takiego, HTML, no i później pojawił się Python. Python też pojawił się z tego powodu, że ja wszystko staram się zawsze robić sam, a Python też mi się przydawał bardzo często w przypadku, jeżeli chodzi o pisanie skryptów po stronie serwera, tak? Czyli ktoś miał serwer na Linuxie, potrzebował jakiś skrypt, który się odpalał codziennie o takiej godzinie, na przykład czyścił logi, czy robił, nie wiem, usuwał jakieś stare rzeczy, przebudowywał cache, robił jakieś takie sprawy. Ja nigdy nie byłem dobry w Bashu, to mi nie szło po prostu, nie wiem dlaczego, ale z tym akurat językiem się nie rozumiem. Natomiast w Pythonie nie było problemu. Mogłem też to wpisać w PHP, ale tak jakoś Python wydawał się pod tym względem lepszy. I tak też używałem Pythona, więc myślę, że to jest taki sposób, w jaki ten Python gdzieś się pojawił w moim życiu. Patrz, a zawsze myślałem, że nie masz kota, tylko masz tą zabawkę z tyłu, a już teraz wiem, że masz też i kota. A tak, tak. W razie jakby ktoś nie rozumiał, o co chodzi, to zapraszamy na YouTube'a, na pewno kot będzie widoczny. Okej, okay, ale to wtedy jakby to... Trochę mi załatwiłeś i rozjaśniłeś moje myślenie o tobie w ogóle, bo chciałem się ciebie zapytać, dlaczego nigdy nie programowałeś w dotnecie, ale faktycznie dotnet nie miałem klienta i na to. Freelancing, to ja kiedyś próbowałem swoich sił w freelancingu i nawet poczyniłem jednego crawlera w dotnecie, co ciekawe, okay. co nie jest zbyt często spotykane, ale taka akurat była potrzeba, ale faktycznie... Jeśli chodzi o dotneta, no to ten freelancing przynajmniej kilka lat temu jeszcze tak dobrze się nie miał, bo jednak no to jest prawda, że dotnet był zwykle kojarzony taki z korporacjami. Zespołowy sport.
No, I zespołowy, korporacje, tak, dokładnie, tak. No, dokładnie. u mnie, nie, u mnie jakby cała moja wiedza, którą mam, to jest wiedza, której się nauczyłem sam, tak? Ja nigdy nie chodziłem na żadne studia informatyczne, nigdy nie, jakby te początki moje nie opierały się o to, że siedziałem w jakiejś firmie na stażu, tylko dosyć szybko założyłem własną firmę, dosyć szybko wytwarzałem oprogramowanie, potem poszedłem do większych firm, nagle się okazało, że to, co ja robię, to można to robić albo inaczej, albo lepiej, albo w ogóle są różne jakieś tam usprawnienia, albo nagle, żeby coś zrobić, potrzebuję czterech zgód, co do tej pory robiłem bez problemu. No to takie różne śmieszne rzeczy się podziały w moim życiu, jeżeli chodzi o to. A to też może być przyczyną, dlaczego się od tego dotneta nie otarłem. Plus ja się wychowywałem w takim, mówię, świecie linuxowym. W świecie linuxowym, w świecie IRC-a, gdzie nie było Windowsa, tylko był MS Windows, czy tam MS Sheet w ogóle. Jakieś tam były różne, wiecie, wulgarne nazwy na tego typu system operacyjny. Przecież Internet Explorer to taki stały żart, że Internet Explorer to jest taki program służący do ściągnięcia przeglądarki, albo Internet Explorer w wersji 6 to jest właściwie komunikator, bo komunikuje się z naszym komputerem w tej nazad, tylko że my o tym nic nie wiemy. Dużo takich historii było, albo Linux is like Wigwam, no Windows, no gates, only Apache inside. No i to są takie, w tym tak zostałem wychowany, tak? Tutaj no tak to, takim jest, tak, takie były moje początki. Stąd też jak pojawił się .NET, no to była ta technologia Microsoftu i to takie w sumie zawsze było dla mnie, to jest to Microsoftowe. Potem poznałem Kajetana właśnie, więc trochę mi się to rozjaśniło. W międzyczasie jeszcze raz miałem w życiu zapytanie jednego pana, pamiętam, Francuza, czy zrobię mu system w .NET-cie, tam jakieś coś do zarządzania produktami, lodówką, jakieś zamawianie rzeczy, coś tam, jakieś tam cuda. Jakiś startup miał być, no ale jak to był .NET, to stwierdziłem, że nie. No i cały czas miałem też roboty w innych językach, więc też nie miałem potrzeby. A teraz w sumie to nie mówię nie. Widziałem, rozmawiałem kiedyś z kimś, kto właśnie w dotnecie coś pisał, ale to było w ramach jakiejś rozmowy rekrutacyjnej, gdzie też firma miała po prostu jakiś tam, w dotnecie coś zaczęli pisać i ten dotnet mi się wtedy objawił jako coś lżejszego niż myślałem. W sensie mi się zawsze to kojarzyło jako taki wielka kobyła, można powiedzieć, a oni to trochę opisywali tak bardziej jako coś takiego lżejszego. Nie wiem, na ile tak to jest, taka jest prawda, ale tak to było, pamiętam. Opisywane. Wiesz co, no to właśnie tak zauważyłem, że to wszystko zależy, z jakiego środowiska się wywodzisz, bo pamiętam, jak w jednej firmie, jak pracowałem z javowcami, mieliśmy różne zespoły, część javowa, część dotnetowa, no to kiedyś, jak koledzy z Javy przyszli do nas na jakąś tam szybką prezentację i my powiedzieliśmy, no to słuchajcie, to ja teraz szybko utworzę nowy projekt aplikacji webowej i sobie zaprototypujemy tutaj w czasie tego spotkania. Oni tak, ale jak to? No, ja mówię, no patrz tutaj, pyk, 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 zrobimy projekcik, patrz, już mamy wybootstrapowaną aplikację, możemy dalej robić. A on tak, ale to już? To już działa? Ja mówię, no tak, a oni tam, wiesz, muszą jakieś nie wiadomo co robić, żeby w ogóle aplikację uruchomić, nie? Także no to jest, mocno się w ogóle dotnet zmienił tak naprawdę. O właśnie, bo to co chciałem jeszcze, zanim znowu zaczniesz mówić, bo ja dzisiaj czuję, że sobie... Nie, bardzo dobrze. No jak wiesz, to właśnie po to się tworzy podcast w stosunku do na przykład vloga, że w końcu to nie ja muszę gadać cały czas i to nie ja muszę się produkować. Także to jest bardzo dobre, ale zanim znowu zaczniesz, to właśnie to jest kwestia tego, że ty jesteś jeszcze starszym programistą niż ja. O Boże. Chyba to żałuję, że tu przyszedłem. Ej, zaraz będę ten wychodził. 30-latki mówią, jacy to starzy są. No ale no cóż, no takie są czasy. No ja programuję od 2008 roku. Szóstego, przepraszam. Czyli ty programujesz, jak ja byłem w liceum. Ja też wtedy... byłem w liceum, jak miałem pierwszą pracę jako programista, tak, dokładnie o, to tak. Nie, jestem 8-8. No widzisz, to jestem 8-9, ale bo to widzisz, to ja po prostu zawsze bardziej się skupiałem chyba na studiowaniu, no właśnie, bo potem na studia poszedłem, bardzo się skupiłem na studiowaniu niż na pracy i dlatego potem tak ten dotnet mi też trochę przez przypadek wyszedł. U mnie to było tak, że ja w sumie zacząłem od PHP też dlatego, że miałem dwóch kolegów, którzy już coś tam robili w tym PHP-ie. Oni byli rok starsi i w klasie maturalnej już mieli jakieś zlecenia i też trochę tych zleceń mogli mi przekazywać, więc było super. Natomiast, i to były takie moje pierwsze prace. No ja w liceum, w trzeciej klasie już miałem umowę o pracę na najniższą krajową,
Dogadany byłem z pracodawcą, że nie będę pracował pełnego wymiaru godzin, ale on będzie mi płacił najniższą krajową i tyle, ile wypracuję, to tyle wypracuję z jakimś określonym limitem, nie? No i potem poszedłem na studia i w sumie poszedłem do innej pracy i chwilę studiowałem, ale w którymś momencie po prostu no, zabrakło mi czasu, musiałem wybierać, no i wybrałem. Nieźle. Nieźle. No to jest bardzo ciekawe. Nie, no to ja w ogóle długo się nie mogłem nauczyć programować i do tego, zresztą już ci chyba kiedyś mówiłem, że ja to w ogóle czułem, że do tego programowania się nie nadaje. W końcu jak poznałem .NET-a, to się okazało, że to programowanie jest zajebiste, ale jakby rozumiem właśnie przez to, w jakim środowisku się wychowałeś, przez to, że właśnie gdzieś tam miałeś... Tak, może nie tyle, może nie zacznę nie, no, tutaj mówić, się wiesz, że... nagrały, już mam na taśmie, spoko. W biedzie wychowany, bo go na Windowsa nie było stać, to rozumiem, że mogłeś potem tą nienawiścią potem dalej faktycznie pałać. Także rozumiem. Także teraz w końcu to zrozumiałem, bo wszyscy teraz, którzy nas słuchają, muszą wiedzieć, że z Kacprem się bardzo często rozmawiamy i tak jak ja nienawidzę PHP, bo mam po prostu też złe wspomnienia z PHP-em, tak Kacper mi zawsze mówił, że się boi .NET-a i teraz ja się rozumiem. Z patologią bardzo dobrze czuję. Jak już mnie w takim świetle postawiłeś, to ja się będę tutaj w końcu mogę być sobą, tak? Mogę mówić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I o to chodzi, o to chodzi. Dobrze, a to wróćmy do jakiejś sensownej rozmowy może w takim razie. Powiedz Spróbujmy. Mi, czy jesteś w stanie powiedzieć, do jakich projektów Python najlepiej się sprawdza? No tak jak wspomniałem na początku, nie? Czy na pewno jakieś skrypty takie, no to język skryptowy, tak? Więc skrypty, jakiś server side, tego typu rzeczy. Na pewno automatyzacja zadań. Wszelkie rzeczy, takie jak właśnie scraping, uruchamianie jakichś rzeczy w określonym czasie, nie wiem, przetwarzanie plików excelowych, robienie wszelkich analiz, praca z danymi. Zresztą no przecież popularność Python tu taką, jaką zyskał też nie tylko przez właśnie analizę danych, bo tam mamy całą rzeszę bibliotek typu SciPy, gdzie czy Pandas, które nam po prostu ułatwiają pracę z tymi danymi, ale też ze względu na uczenie maszynowe, więc to jest też kolejna działka, nie? Bo masz i Sparka, jest i PySpark, jest to akurat nie uczenie maszynowe, ale wiadomo, jest i TensorFlow, no tego też jest całkiem dużo, no i później masz webówkę. I w ramach webówki masz Django, masz Flaska, masz FastAPI, tych frameworków też webowych jest całkiem dużo. Z jednej strony to prototypowanie, które powiedzieliśmy, że Python tutaj by się bardzo dobrze odnajdował, no ale też Python jest przecież wykorzystywany w portalach takich jak YouTube chociażby, tak? No, to nasz pracodawca, można powiedzieć. To też jest świadczy o czymś. No Python w tej chwili jest na pierwszym miejscu. Jest taki ranking, którego nazwy teraz zapomniałem, zaraz sobie przypomnę. Ale Python w tym tygodniu czy w tym miesiącu wyszedł na pierwsze miejsce. Nie wiem, czy tak mogę zareklamować, ale jeżeli byście mieli chęć, to nagrałem cały film z Bartkiem Samurajem na Pasję Informatyki, czyli kanał pana Mirosława Zalenta, właśnie od propos zastosowań Pythona. I tam stworzyliśmy taką mapę myśli, którą właśnie podczas tego naszego spotkania opowiadam o tych poszczególnych zastosowaniach. To można, jeżeli to temat, gdzie Python, to można właśnie w tę stronę uderzyć. To możesz mi potem podesłać linka, to no, zamieścimy w notatkach. Najbardziej. To jeszcze jedna kwestia. Kto rozwija w ogóle Pythona? O Jezu, no Python jest open source'owy. Jest nie taki ma... totalnie open source'owy? Nie ma nikogo tam, jakiegoś konkretnego zespołu, że tak powiem, który trzyma nad tym pieczę, w jaką stronę się to będzie rozwijało? W naszym kontrakcie nie było tego pytania. Czuję się teraz upokorzony. Nie, no to się, zobacz żartuję, sobie, ale... pytanie numer 5. Kurczę, oczywiście żartuję. Nie, wydaje mi się, że nie ma takiego Python. Czekaj, Wikipedia Python. Dobrze, to ty szukaj, a ja w międzyczasie ci zadam inne pytanie, bo właśnie w związku Dobrze. Z tym, że... Nie no, okay, Python, to... Developer Python Software Foundation jest jakaś fundacja. PSF jest fundacja. No tak, w sumie oni też zajmują się certyfikacją jakąś tego, więc tak. Ale to jest an American non-profit organization devoted to the Python programming language. Czyli jest non-profit organizacją.
Okej, okay. No bo jakby Jej mimo twór... wszystko, jak jest coś No. open source, no to jakby ktoś te pull requesty musi sprawdzać też, nie? Tak, Żeby oczywiście, zawsze faktycznie ktoś musi być, wrzucić, kto to nie? No to zweryfikuje. coś tam musiało być w takim razie, ale. Jej szefem jest jest twórca Pythona, czyli ten pan Guido van Rossum. To jest Okej, okay. Czyli ten. nadal jest związany. Nadal jest związany. To Tak, miło, tak, że nie tak, tak, porzucił. tak, To tak. już sporo świadczy o języku, jeśli jego twórca nadal w nim siedzi. Nie uciekł. Tak, To tak, jest tak. rzadkość. Dobra, ale to w takim razie po co nam trzy albo Inne i języki? więcej Nie wiem. frame. Po co nam trzy albo więcej frameworków do tego samego? A wiesz co? No to jest takie samo pytanie, jakie można zadać każdemu programiście JavaScript. Dlaczego tworzy nowy framework, podejrzewam? Bo uznać można, że każdy inny jest lepszy. Ty wymieniłeś tutaj trzy, tak? W tym pytaniu, które mam, są trzy. Wspomniałeś o Django, Flasku i FastAPI. Django to jest trochę taka kobyła, taki duży framework do wszystkiego. Dostajemy takiego multitoola, w którym jest prawie wszystko to, co potrzebujemy, więc to wtedy wybieramy Django. Jeżeli chodzi o Flaska, to jest to mały framework. Można go sobie kojarzyć trochę z Expressem z JavaScriptu. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na świat dotnetowy, ale generalnie taki mały framework służący głównie do robienia REST API. Natomiast Fast API różni się od Flaska tym, że jest w 100% asynchroniczny, bo w Pythonie już mamy też asynchroniczność od jakiegoś czasu. Więc to jest też to, co Fast API wyróżnia. Więc tutaj mówimy o szybkości. Ja się spotkałem w ogóle z opiniami takimi, że Fast API to jest coś, co wyprze Flaska w którymś momencie. I że ten Fast API będzie głównie rozwijanym. Ale też znowu, no, bójka o to, który framework jest lepszy, to jest taka sama bójka, jak który język programowania jest lepszy. Jak już wiemy, że Python, to wtedy już nie kłóćmy się o to, który framework, bo to zależy znowu od zastosowania, do czego jest nam coś potrzebne. A tych frameworków jest bardzo dużo. Tutaj z tych trzech to są trzy najpopularniejsze, ale jeszcze są zupełnie inne. Ja ostatnio nie, w zeszłym roku też była taka akcja Code 16 Challenge, gdzie po prostu no, zbieraliśmy pieniądze na dziewczynkę jedną i w ramach tej akcji ja sobie wymyśliłem taką nową rzecz w ogóle na moim kanale, a mianowicie wybieram jakąś technologię po raz pierwszy, którą widzę na oczy i w ramach tej technologii robię jakiś projekt. I sobie albo to wymyślam i to nagrywam, albo robię to podczas live'a. To są rzeczy, które czasem wypalają, czasem nie wypalają, czasem wychodzę na głupka, a czasem wszystko jest fajnie i się mogę popisywać tym, że pierwszy raz biorę technologię i nagle stawiam na niej API. No i tam też wziąłem sobie jakiś framework, którą nazwę teraz nawet nie pamiętam, ale też to był framework webowy, asynchroniczny. Wziąłem, no postawiłem na tym jakieś proste restowe API, zadziałało. Więc fajnie. I tych frameworków jest naprawdę całe mnóstwo. A po co trzy? No nie wiem. Ktoś może chciał być fajniejszy. Trudno mi No, odpowiedzieć na to pytanie. okej, okay, dobra, bo no właśnie, wiesz co, bo dla mnie to zawsze jest taka nowość, jak w jakimś języku jest czegoś tak strasznie dużo i potem się zastanawiasz, co wybrać, bo w dotnecie jest łatwo, że jak chcesz zrobić API, to wybierasz ASP.NET Web API. To jest standard. Jeśli chcesz zrobić pełną stronę, znaczy jakiś czas temu, jeśli chciałeś zrobić backend i frontend w jednej technologii, to wybierałeś ASP.NET MVC i tam miałeś silnik Razor, który ci tam pomagał jeszcze oprócz jQuery, powiedzmy, żebyś coś tam mógł sobie delikatnie kodu C-sharpowego też na froncie użyć. To ci powiem, że fajnie masz. No właśnie. Ja jakby byłem przyzwyczajony i dlatego ja też nigdy nie rozumiałem, bo to samo, co ty powiedziałeś, dlaczego powstają nowe frameworki JavaScriptowe. Ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego one powstają, bo to jest dla mnie kompletnie bez sensu. Ktoś sobie wymyśli, ktoś straci czas, tak naprawdę w większości wypadków ktoś straci czas na to, żeby stworzyć coś, tylko i wyłącznie dlatego, że w Reakcie akurat ta jeden element mu się nie spodoba, więc napisze O zupełnie od nie, nowa, nie? tu się nie zgadza. Znaczy, w sensie akurat jeżeli chodzi o Reacta, to się nie zgadza. Myślę, że jeżeli chodzi o Reacta i Angulara, to też jeżeli nie wiesz, o co chodzi o pieniądze. Za tymi frameworkami stoją szkolenia do tych frameworków, wiesz, to stoją duże Ale firmy. to tylko przykład, nie? To tylko przykład, No. dlaczego powstają nowe frameworki, nie? Że właśnie w tym frameworku mi się to nie podoba, więc ja napiszę to samo, tylko troszeczkę inaczej. No tak, no nie, no to jest prawda, ale trudno tak wprost powiedzieć, z czego to wynika. No, w świecie PHP chociażby masz też Symfony, masz Zenda, masz Laravela i masz parę innych, które już raczej aż tak bardzo się nie są znaczące, tak Ja przynajmniej z pamiętam, mojego że punktu i się widzenia. uczyłem. Tak, Y i też był. Tak.
No, w YI dużo rzeczy się działo. Ja w jedynce YI pisałem. Akurat miałem parę projektów na to. Więc tam to on się charakteryzował tym, że dużo rzeczy się działo magicznie, trochę tak jak w Django, ale tam były całe klasy, gdzie można było tylko przekazać mu tam data coś tam, data drive, nie, data coś tam, nie pamiętam jak to się nazywało. I on potrafił całą tabelkę wygenerować od razu ad hoc. Ale jak tą tabelkę ktoś chciał zmodyfikować, to już wtedy były schody. Ja zaczynałem od YI. Znaczy nie, zaczynałem od Zenda, potem przesiadłem się na chwilę na Symfony, potem miałem IE, a potem znowu wróciłem na Symfony, a teraz jedę na Laravelu z kolei. I te frameworki różnią się, mają różne podejście. W sensie w niektórych właśnie pewne rzeczy się generują, w niektórych pewne rzeczy opierają się na anotacjach, czy takich jakby komentarzach nad fragmentem kodu i framework potrafi to interpretować. Niektóre frameworki opierają, po prostu w niektórych frameworkach więcej rzeczy musisz napisać. No to są różne, bardzo różne podejścia. No i też niektóre charakteryzują się tym, że są lżejsze, inne są cięższe, więc tak naprawdę ja jestem zdania, że to wszystko to jest narzędzie, to jest tool. Jak klient mi mówi, użyj tego, no to ja mówię, dobrze, no nigdy nie mówię mu, że a wiesz, jakbyś robił to we Flasku, a nie w FastAPI, to dałoby się zrobić to i to. Po prostu no, siedzę i robię. Natomiast jest to piękny świat, ten, który opisujesz, gdzie masz wszystko z góry powiedziane, bo ja miałem bardzo często taki problem. Jak zaczynałem wchodzić w jakąś technologię, to nagle się okazywało, o kurczę, jest to, jest to, jest to. I śmieszne, że na przykład pierwszym frameworkiem w ogóle w życiu, którego poznawałem w PHP, był CodeIgniter w wersji pierwszej, CodeIgniter. I jak zrobiłem pierwszą taką jakąś małą rzecz, ich poszukałem, zacząłem, coś mi przestało działać, to szukałem na Stack Overflow i jeden z pierwszych odpowiedzi to była, czemu ty w tym w ogóle cokolwiek robisz? Przecież ten framework nie jest wspierany od tylu, tam iluś tam lat. I wtedy, ach, cholera, już wszystko zrozumiałem, tak się cieszyłem, że wszystko wiem. No i faktycznie okazało się, że on przestał być wspierany tam powiedzmy 5 lat wcześniej, czy coś takiego. No ale teraz już jest dwójka, czy nawet trójka. Więc no, to są takie uroki i wady właśnie mnogości tych technologii. No. No właśnie, bo jakby mam zawsze wrażenie, że jak nie masz wyboru, to się nie zastanawiasz, czy to jest super ciężkie, Pewnie, czy nie jest oczywiście, ten, że tylko tak. po prostu zaczynasz to robić i skupiasz się na tym, co ważne, czyli na biznesie tak naprawdę, tak? I na Tak. tym, żeby dowieść odpowiedni projekt. A tutaj mam wrażenie, że siadasz sobie z tym Pythonem na samym początku i myślisz, dobra, mamy zrobić nowy projekt, to czy wybierzemy tym razem Django, może Flaska, może FastAPI, czy może jeszcze coś innego, może spróbujemy tego czy tamtego, a to słyszałem, że jest fajne. I zanim wybierzesz, to trochę czasu mija, a potem i tak będziesz żałować tej decyzji, bo stwierdzasz po jakimś czasie, że można było to że jednak do tego, jak teraz, jak ten projekt się rozwinął po 2 latach, chociaż nie wiem, czy projekty w Pythonie trwają 2 lata, i skoro są Myślę, że tak szybko mogą. dewelopowane, Myślę, że mogą. czy to wtedy Natomiast. faktycznie zaczynasz tak rozkminiać, że ej, no ten projekt skręcił w taką stronę, że jednak trzeba było użyć tego Django, a nie FastAPI. Nie wiem, nie miałem takiej rozterki. Raczej robiłem coś, potrafiłem sobie wyobrazić, czy to, co robię, to jest usługa restowa, czy to będzie monolit jakiś taki większy, nie? I po prostu na tej podstawie wybierałem, co trochę jest bliskie temu, co ty mówiłeś o swoich wyborach, nie? Że jeżeli robisz to, to wybierasz to i to, jak robisz to, to wybierasz to i to. Więc to się, myślę, w pewien sposób to się rozbija o te same wybory. W pewien sposób ten wybór też jest ograniczony tym, co znam. A w pewien sposób jest też ograniczony tym, czego chciałbym się nauczyć. Bo w świecie PHP, po którym na przykład też chodzę, jest jakby moim pierwszym językiem, więc chodzę po nim bez żadnych jakichkolwiek problemów. Trochę już mi się też przejadł ten język, ale z tego powodu też czasem, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, mówi, słuchaj, Kasper, potrzebuję taką usługę, takie coś, to czasem wybieram framework, którego nie znam, bo po prostu chcę się go nauczyć, bo słyszałem, bo jest bardziej popularny. I często. Na przykład technologie, które wybieram do projektów, też opieram je na podstawie ofert pracy, które przeglądam. Przeglądam oferty pracy nie tylko dlatego, że chcę zmienić pracę, raczej właśnie w tej chwili też w ogóle nie dlatego, tylko bardziej, żeby dowiedzieć się, co w danym momencie na rynku jest modne, co mam odpowiedzieć na pytanie właśnie, który framework jest lepszy do użycia, bo w ten sposób mogę sobie spojrzeć, o, teraz wszyscy używają, nie wiem, Redisa do cache'owania, to sobie zrobię jakiś projekt na Redisie. I potem jak mnie klient zapyta, panie Kacprze, czego pan by użył do cache'owania? Mówię, Redisa. Aha, no to użyjmy. No i używam Redisa do cache'owania. Gdzie no, czuję się pewnie w tych technologiach, wiem, że mam też zaplecze ludzi, którzy w razie czego mogą mi w danym temacie pomóc i
i nie czuję, że to jest z mojej strony jakoś mało profesjonalne, bo zazwyczaj te projekty działają, a te technologie, które wybieram, to też nie jest taki skok na głęboką wodę. No nie zrobiłbym teraz tak, że przychodzi do mnie klient, mówi: panie Kacprze, daję panu 100 tysięcy, proszę zrobić mi serwis. Ja mówię: Kajetan mówił, że dotnet jest fajny. No tak nie robię. Tak bym nie zrobił czegoś takiego. A wtedy mógłbyś mi dać zarobić. Wtedy tak. Jakbyś już się poddał, jeśli chodzi o dalszą naukę. Dobrze, nie, no to ma sens. To ma sens, jak najbardziej. Ale jak zacząłeś o samym rynku pracy, to jak wygląda rynek pracy? Czy dla na przykład web deweloperów w Pythonie jest dużo pracy w Polsce? Czy jednak wciąż Python to przede wszystkim właśnie analiza, dane, data science? Nie, raczej nie. Mogę dwie rzeczy powiedzieć. Przede wszystkim no, moi kursanci znajdują pracę, więc to jest coś, co jest dla mnie wyznacznikiem, że jest ta praca. A po drugie, na moim Discordzie mam kontakt z rekruterami, współpracuję z No Fluff Jobs, więc pod tym względem oni też regularnie wrzucają do nas na Discorda oferty pracy i tych ofert pracy jest sporo. Mam wrażenie, że tak samo jak na niektórych, we wszystkich innych technologiach, tak, jest zapotrzebowanie na seniorów większe niż na juniorów, więc jeżeli byłbyś seniorem Pythona, to na pewno nie miałbyś żadnego problemu z pracą. Nie umiem ci powiedzieć, ile byś zarobił, czy zarobiłbyś więcej jako dotnetowiec, czy jako Pythonowiec, tego się nie da, na to nie da się odpowiedzieć. Natomiast w pewnym momencie to już nie ma znaczenia, mam wrażenie. Tak. To te różnice są tak niewielkie, Czy zarabiasz 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, tak naprawdę cię nie interesuje, bo to w sumie dobra dniówka, nie? Dokładnie. Więc wydaje mi się, że tak to właśnie wygląda. Na pewno no, ofert pracy jest mniej niż na PHP, choć na przykład tak mogę powiedzieć, na 100%. Mam też tą świadomość, że jest bardzo dużo bootcampów. Ja też prowadzę bootcampy. Bootcampy związane z Pythonem, więc też wiem, że ilość osób, które wypływają na ten rynek, też jest bardzo duża, co powoduje, że duża konkurencja. Przez to, że ten język no, stał się tak popularny, przez to, że ten język jest tak łatwy na początek, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to też wiąże się z tym, że ta ilość dusz pływających po rynku, szukających tej pracy, też jest większa, więc przez to im jest duża konkurencja, tak, na te stanowiska. To myślę, że jest duży problem też w świecie Pythonowym, ale no to opisuje ten rynek. Myślę, że w wielu technologiach jest podobnie, chociaż no na pewno, jeżeli na przykład znasz Reacta i chcesz gdzieś zahaczyć jako frontend, to podejrzewam, że masz łatwiej, bo jednak na Reacta jest większe ssanie niż na przykład na Django w tej chwili. Tak ja to widzę. No, to tak. Natomiast no polecam wejść na No Fluff Jobs, zerknąć sobie, uruchomić filtr na Pythona i zobaczyć, ile jest ofert pracy, w jakich widełkach i poszukać tego, bo tak jest najprościej po prostu to sprawdzić i praktycznie bezboleśnie. Bo tylko jeszcze dodam, to też dużo zależy od miasta, w którym jesteś. Bo jeżeli chodzi o Pythona, to wiem, że Nokia jest na przykład takim super, po prostu dużym pracodawcą, który zatrudnia wiele osób, nie tylko jako programistów, też jako testerów ze znajomością Pythona, no ale Nokii nie masz w każdym mieście, tak? Więc idąc w stronę Pythona, mieszkając w Zielonej Górze, może się okazać, że łatwiej ci będzie iść nawet w tego dotneta, bo będziesz miał więcej firm dookoła, które tę technologię używają. No, to powiedziałem. No to powiedziałeś. Ale jak idziesz do pracy właśnie z Pythonem, to idziesz do pracy z Pythonem, czy idziesz do web developmentu z Pythonem? To zależy. W sensie, jeżeli idziesz do pracy takiej z danymi, no to wtedy bierzesz Pythona. Jest też język R na przykład, ja go nie znam, ale jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o dane. No wymagają od ciebie już znajomości narzędzi, czy musisz już wiedzieć, jak działa Pandas, jak się w nim, nie wiem, liczy jakieś rzeczy. Potrzebujesz mieć wiedzę związaną ze statystyką, no bo na tym ta praca z danymi z grubsza się opiera. No jesteś data scientistem takim typowym, więc no praca z danymi ogólnie musisz Excela mieć, podejrzewam, w małym palcu. W sensie mówię o tworzeniu tych wszystkich zestawień, tak? Dla mnie odchylenie standardowe to już jest level wysoki, jeżeli chodzi o moją wiedzę statystyczną. Ja jestem web deweloperem, więc bardziej o tym mogę opowiadać. Natomiast no, na pewno jest bagaż rzeczy dodatkowych. Jeżeli idziesz w stronę web developmentu, to większość ofert pracy, które widziałem, wymaga Django. Stąd też właśnie PyWWW, które teraz promuję, tak? Więc jeżeli chodzi o działalność, to Django jest potrzebne. Potrzebna jest znajomość baz danych, potrzebna jest znajomość Pythona. To są takie trzy rzeczy, które się pojawiają, jeżeli chodzi o web development. No i trzecie,
to jest, są sprawy związane z. Jeszcze jest, jeżeli chodzi o web development, jeszcze jest jedna furtka, z tego względu, że jedna z większych chmur to jest AWS, tak, czyli AWS, czyli Amazon Web Services, i u nich, jeżeli chcesz iść w stronę serverlessu, czyli uruchamiać, stawiać projekt nie na jakichś tam mikroserwisach czy na czymś, tylko po prostu mieć lambdy, które uruchamiają fragmenty kodu i to działa szybko, wydajnie i jest bardzo tanie w utrzymaniu, no to też jednym z języków, w których możesz pisać, jest Python. Więc to są takie działki związane z Pythonem, jeżeli chodzi o znalezienie pracy. I wtedy też no, wymagają od ciebie znajomości tego Amazona, tak? Amazon Web Services, czy też jakiejś innej chmury. To są takie rzeczy, które musisz dorobić. No nie wspominam o takich rzeczach jak Git, którego musisz znać, tak? Czy jakąś taką wiedzę, typu język angielski, który też musisz znać najczęściej. Natomiast ostatnia działka, czy działka administratorska, to też zbyt dużo o tym nie wiem. Teraz mamy przecież bardzo często, nie szukamy administratorów, nie mamy administratorów, tylko mamy DevOpsów, więc oni z kolei też mają zawsze jakieś te narzędzia typu Terraform, czy jakieś inne takie trudne i bardzo groźnie brzmiące. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale naprawdę Django brzmi dużo lepiej niż Terraform. Te DevOpsowe narzędzia, one zawsze są takie straszne w nazwie, więc ja nawet boję się je wymawiać, ale tak to właśnie wygląda. I zawsze będziesz miał jakieś rzeczy dodatkowe, natomiast nie będzie nigdy raczej tak, że idziesz jako Python developer i do tego potrzebujesz jeszcze znać PHP. To raczej takie firmy omijamy. Nie, bardziej mi chodziło właśnie, czy jakby idąc na data scientist, albo właśnie idąc na osobę, która się interesuje danymi i zna PHP, Pythona, to czy ktoś nagle ci nie powie, ej, to weź nam pyknij tutaj portalik w Django. Nie, absolutnie nie. W sensie, no to inaczej, dobra. Trafisz pewnie na taką firmę, w której tak będzie, ale to tak samo jakbym ja teraz poszedł gdzieś i bym mnie ktoś zapytał, czy mogę zrobić mu portal w dotnecie, no pewnie też bym mógł na taką firmę znaleźć. Bo akurat, wiesz, Kasper, tak się wydarzyło, że mamy klienta na dotneta. No u mnie w firmie, jakby tak się wydarzyło, to pewnie jak miał programistę zatrudnionego, to bym też powiedział, słuchaj, mamy teraz dotneta, dasz radę? Damy radę, jak coś. Mamy Kajetana, on nam pomoże. Więc myślę, że nie. Raczej, no, jeżeli idziesz w stronę Pythona, to po prostu wymagają od ciebie Pythona, wymagają od ciebie znajomości jakiegoś frameworka, wymagają od ciebie znajomości narzędzi po prostu i tyle. Okej. Czyli to nie jest właśnie tak, że jeśli umiesz Django, to zaraz będziesz automatyzował wszystkie małe skrypciki gdzieś tam po firmach, bo przecież programujesz w Pythonie. Nie, no nie powinno tak być, no. Dobrze. To tak się dzieje tylko na Wigilii, jak idziesz i mówisz, że programujesz, a wiesz, bo ja mam tego, Minecraft mi się nie uruchamia, możesz zerknąć? To się czasem zdarza. Ale czasem. W Pythonie da się programować, w Minecrafcie też, więc to też jest kolejna taka cała rzesza zainteresowania, jeżeli chodzi o Pythona, pod względem dzieci, bo masz Pythona w wielu takich wydaniach właśnie prodziecięcych i to też jest coś, co ludzie wybierają. Masz nawet bibliotekę, która nazywa się PyGame, która służy do robienia takich prostych gierek w Pythonie i dzieci też to lubią. Mam nawet kontakt z takim panem Adamem, który napisał książkę właśnie o PyGame'ie i o tym, jak się uczy dzieci programowania w ten sposób. To też bardzo ciekawa opcja. No i Pythona od jakiego wieku? Małego. Mogę też tą książkę, chyba usłyszał. Nie wiem, czy słychać nagranie, ale Irek się obudził. Więc jeżeli chodzi, ale na szczęście mam od tego ludzi. Mam nadzieję, że ci ludzie też nie śpią. Więc to książkę też zaraz ci podeślę. To też będzie gdzieś pewnie podlinkowana. Natomiast ostatnia rzecz, co chciałem powiedzieć, to jeszcze mikrokontrolery. I tutaj też się Python sprawdza. I w ogóle ten, mówmy, IoT, tak? Bo możesz w Pythonie pisać na Raspberry, ale jest też coś, co nazywa się MicroPython. Nigdy tego nie używałem, ale też możesz na mikrokontrolerach pisać w Pythonie. No. Fajnie. Python wszędzie jest i będzie. Fajnie. Bardzo mi się to podoba, że w Pythonie można faktycznie robić to samo, co w dotnecie, bo tak miałem nadzieję, że czymś mnie zaskoczysz, że czegoś nie można w dotnecie zrobić, ale jeszcze się nie udało. Natomiast okay. No, wiadomo, jest to troszeczkę inne, tak? To kiedyś, nie wiem, czy kojarzysz, z Władimirem Aleksejczenko rozmawiałem, takim bardzo, bardzo dobrym data scientistem w Polsce, który przed rozmową ze mną spojrzał na ML.NET, właśnie na bibliotekę do machine learningu. Tak, i właśnie powiedział, że jest aż zaskoczony, jak dojrzałe to już jest.
bo wiadomo, jakby .NET nigdy z machine learningiem nie był kojarzony, ale jakby właśnie będąc programistą .NET-owym, możesz cały czas chodzić sobie spokojnie po najróżniejszych działkach i możesz sobie to zmieniać właściwie jak rękawiczki, jeżeli coś tam ci potrzeba. Także to jest fajne i to jest gdzieś tam chyba ten wspólny mianownik, mam nadzieję, .NET-a i Pythona, że nie jesteś ograniczony, że nie jesteś ograniczony. Ale spodobało mi się w ogóle, jak powiedziałeś o tym Terraformie, że niektóre narzędzia są tak strasznie nazwane i tak sobie od razu pomyślałem, że Microsoft to się jednak nie wysila, że w Microsoftie, jak mamy całe narzędzie do CI/CD, to się po prostu nazywa Azure DevOps. Jak chcesz robić strony internetowe, to jest MVC, żebyś nie miał problemu, jakiego wzorca powinieneś użyć. I wszystko jest takie dosyć oczywiste, jak zaczynasz. Fakt, że potem jak oni Ciekawe się to jest, wybierają, no. jak się wybierają na zakupy, no to właśnie do mobilek kupują Xamarina, a jak chcą uczyć dzieci, to kupują Minecrafta. No ale to i tego już nie zmienią nazwy. Ale to fajnie. To fajnie, fajnie, że jest tego tyle, bo ja się zawsze też bałem trochę Pythona i ja mam nadzieję, że ty mnie kiedyś tego Pythona jeszcze nauczysz, tak jak ja ciebie .NET-a albo Blazora, albo no, czegoś się musimy kiedyś nawzajem nauczyć. O, to jest Możemy. fajny pomysł na live, żeby się spotkać i ty mnie nauczysz tego Pythona, a ja cię nauczę Możemy tak .NET-a. zrobić. Ale właśnie zawsze się bałem, że jak tyle ludzi uczy się, tyle ludzi nasłucha się tego, że ten Python jest najlepszy na początek, to właśnie, a miałem wrażenie, że ten rynek Pythonowy nie jest aż tak duży jak rynek dotnetowy, javowy czy javascriptowy w Polsce, ale jednak fajnie, No czekaj, że czekaj, można. czekaj. Tak mnie zainspirowałeś. Wejdę sobie na jedyny słuszny portal z ofertami pracy, czyli Knopf Jobs. Następnie poszukam sobie .NET. To mam wpisać .NET? Możesz wpisać .NET, tak. I zobaczymy, co Tylko wyjdzie. nie wiedziałem, czy nie mam wpisywać jakieś innej, na przykład czegoś jeszcze. Można C Sharp, ale myślę, że jak .NET wpiszesz, to i tak będzie. .NET nie znaleziono ofert. No bo to widzisz, To no. prędzej C Sharp. Czekaj, C++ to nie to samo, nie? Nie. Czekaj, 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 Czyli jednak no Fluff Jobs. czekaj. Czyli C płotek mam wpisać. Dobra, wpisałem No C jak jest płotek. wymagania .NET, przecież widzę. Jest. Można. No, ty jakoś inaczej szukasz. 302 oferty na .NET. Wpisałem C płotek. Natomiast A Python. Python? 413. Widzisz? Widzisz? To Nieźle. wystarczy spojrzeć na statystykę. Nieźle. Science. Nieźle. Beach. Nie wiedziałem, czy tutaj u ciebie można przeklinać, to nie chciałem ten. Ale oczywiście, że można. U mnie się czuje jak w domu. Nie wiem, czy w domu przeklinasz, No tak, ale. ja używam Lalohezji bardzo często. Lalohezja polega na tym, że jeżeli stres powoduje u ciebie bardzo duże napięcie, to najczęściej, jeżeli ich przeklniesz, to napięcie się rozładowuje, więc ja cierpię na Lalohezję. Okej. Ja być może też. Nawet nie wiedziałem. Muszę to żonie powiedzieć. Dobra. Co? Idziemy Kacper. do domu? Tak, idźmy do domu, ale najpierw mi powiedz jeszcze, gdzie cię znaleźć? Bo A. myślę, że mogłeś zainteresować. Wbrew pozorom, nawet tych ludzi, którzy mnie oglądają, którzy raczej są już zdecydowani na .NET-a, mogłeś zainteresować tym Pythonem. Taki Okej. sobie jakiś tam języczek, który można coś tam zaprototypować, a potem przerobić to na .NET-a. Ale gdyby ktoś jednak chciał Czuję lęk w spróbować. swoim głosie. No to cóż, to najprościej znaleźć mnie na YouTubie, czyli wejść na YouTube i wpisać Kasper Średziński. Mam kanał właśnie o tej nazwie. Najprościej tak było. Oraz Oryginalnie. mam Discorda, na którym jest również i Kajetan. I w ten sposób, żeby dostać się na tego Discorda, najprościej wejść na adres dokodu.dev/discord. I to jest takie zaproszenie, które was przeniesie na tego Discorda. I tak naprawdę, jeżeli będziecie w tych dwóch miejscach, to dowiecie się o wszystkim, co robię i o wszystkim, co mnie jara. No i jakieś media społecznościowe, wszystko inne też oczywiście pod Kacprem Średzińskim się znajduje. Ach, wyrobił się w tych 30 sekundach, o których wspominaliśmy na samym początku, zanim weszliśmy na antenę. Pięknie. Dobra, to ja jeszcze teraz
Oczywiście podziękuję Ci bardzo. To była przemiła rozmowa i mam nadzieję, że Bardzo to nie dziękuję. jest nasza, znaczy jest to nasza pierwsza oficjalna rozmowa, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. A ja Jasne. jeszcze tak się delikatnie odezwę do moich słuchaczy, do moich oglądaczy. Jeżeli też taka forma, taka troszeczkę luźniejsza, bo z Kacperem nie da się tak zupełnie na poważnie porozmawiać. Kacper taki jest i bardzo dobrze, że taki jest. Jeżeli podoba Ci się właśnie taka forma, to koniecznie daj nam znać, koniecznie daj nam znać w komentarzach albo na mailu, albo wejdź po prostu na Discorda Kacpra, wywołaj mnie tam, wywołaj Kacpra i będziemy kontynuować tą rozmowę. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetan@szkoła.net.pl. Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz sobie zapisać to jako wydarzenie w kalendarzu, ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube czy gdziekolwiek mnie właśnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.net na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć!